Cześć, witam Was w drugiej części na temat odbiornika Unitrek Scand 1. W tej części będziemy prezentować, jak zestrojony jest zakres UKF-u górnego oraz UKF-u dolnego. Czy mieści się w tym, co zaprezentował nam tutaj producent na skali, więc okaże się to, zweryfikujemy to przy pomocy naszego generatora. Odpalamy generator. Mamy 66, na skali również 66. Włączamy odbiornik. Oczywiście słyszymy sygnał z generatora. Spróbujmy zjechać jeszcze niżej, to jest najniżej jak się da. Czyli spróbujmy, dajmy inną amplitudę. Ok, częstotliwość. Czyli odbiornik zestrojony jest na dolnym paśmie 65 MHz. No to teraz zobaczmy górę. Zaczniemy od 74. Zjedźmy amplitudą. Już przebija szum. No, sygnał jest całkiem zamilkł. Czyli mogę powiedzieć, że odbiornik jest bardzo ładnie zestrojony, jeżeli chodzi o dolny zakres. Sprawdźmy sobie losową częstotliwość, powiedzmy 70 MHz. No, powiedzmy, że trafiliśmy tak jak na nadruku. Oczywiście czułości i amplitudy nie zmienialiśmy. Czyli również bardzo ładnie radio jest zestrojone. Teraz sprawdźmy sobie górny zakres UKF-u, czyli od 8,8 do 108. Czyli lecimy 87 sobie ustawmy. O, już coś słychać. Dolny górny zakres, dolna częstotliwość zaczyna nam się od 87,4 MHz. Bardzo ładnie. Sprawdźmy sobie 102 MHz. No, na wysokości powiedzmy 101. Ok. I oczywiście końcówkę pasma, czyli suwak nam się schował całkiem poza okienko. 108. Czyli tu mamy 108 MHz. No to możemy jeszcze to poczytać. I teraz jesteśmy na końcówce pasma i patrzymy, ile ta częstotliwość wynosi.
109,2 MHz. Czyli nasz potencjometr jest całkiem schowany i suwak jest tutaj za farbą, za skalą. Czyli 109,2 MHz. Czyli tak jak widzicie, naprawdę odbiornik bardzo ładnie jest zestrojony. Ładnie gra. Ja w tym odbiorniku nie dokonywałem żadnych napraw. O, co ciekawe, tu się przebija częstotliwość. Jakiś błąd chyba kondensatora strojeniowego. Panie Agato, czym zajmuję? Tak więc, jeżeli by się Wam udało trafić taki odbiornik, to śmiało polecam kupić go do swojej kolekcji. Raz, że jest rzadko spotykany, bardzo trudno go znaleźć na aukcjach chociażby Allegro czy Oelixie, więc jak złapiecie, macie super eksponat, bardzo rzadko spotykany. A jeszcze jeżeli jest w takim stanie jak akurat ten egzemplarz, który ja tutaj posiadam, jeżeli chodzi o część elektroniczną, to naprawdę odbiornik jest bardzo dobrze, fajno zestrojony. Widać, że nikt tutaj w środku, jak to się mówi, swoich łapek nie wkładał do niego, nie regulował, nie przestawiał trzewek, idławików, trymerków, więc odbiornik naprawdę jest super zestrojony. Tak więc poza drobnymi, jak to się mówi tutaj, rzeczami, które musimy wykonać, takie jak malowanie kratki, wyczyszczenie ogólnie obudowy, naniesienie nowego nadruku tutaj na część górną tej aluminiowego paska oraz wymiana tego jednego przycisku, odbiornik będzie w bardzo dobrym stanie obudowy. Tak więc bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca. Przepraszam, że są dwie części filmu. Pierwszą część nagle coś przerwało, nie wiem co się stało, więc mamy ten film podzielony na dwa odcinki. Tak więc zachęcam do subskrypcji kanału, ponieważ będzie jeszcze więcej ciekawych odbiorników. Pozdrawiam, hej!